Siema, wyglądam jak debil. Może jednak normalnie dzisiaj te włosy se ułożę. Fryzjera zamknęli, to muszę siedzieć. Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Rzym. A dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z DSJ4 Challenge na moim kanale. Dawno nie było DSJ4 Challenge, bo długo też nie mogłem wymyślić żadnego sensownego pomysłu, aż do odkrycia Cheat Engina. Dzisiaj zapraszam was do DSJ4 na ślepo Challenge. Jednak nie będzie to typowo, że ja se oczy zasłonię, ja umiem skakać. Nie, bo po pierwsze nie umiem skakać, a po drugie nie będę miał oczu zasłoniętych. Ślepy będzie bardziej skoczek, a tak właściwie jedyne co można powiedzieć o tym skoczku to, że... Nie istnieje, nie istnieje! No właśnie, nie istnieje. Ten challenge w ogóle nie wiem jakikolwiek ma sens, bo będę skakał zawodnikiem, którego nie ma. Znaczy on jest, bo popatrzcie, teraz na przykład spróbuję oddać wam skok. Mi wychodzi to dalej fatalnie, nie umiem skakać, nie skacząc. Fantastyczny skok na odległość 52 metrów, jeszcze wywalony. Dzisiejszy challenge zapowiada się fantastycznie, bez żadnego sensu, więc... Tak. Oczywiście, jeżeli wam się odcineczek spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, będzie mi wtedy bardzo miło. Możecie wejść również na mojego Instagrama oraz Discorda, tam możecie ze mną popisać, tam najczęściej odpisuję. Jeżeli chcecie więcej odcinków z DSJ4 Challenge, zostawcie tutaj fajny feedback pod tym filmem i fajną aktywność. Dzisiejszy odcinek jest realizowany na... trochę zbugowanej wersji 1.8, bo tym kodem, którym to zmieniałem, no trochę się zawodnik buguje. Jest to wersja 1.8.0, ponieważ na 1.9.0 jeszcze nie odkryłem tego kodu. I ten kod lepiej z nim uważać, postąpywać ostrożnie. Jako iż na 1.8 w sumie już nie wejdziecie do online, to mogę wam pokazać ten kodzik. Kodzik 006FC438 i wartość 30-tysięczne. Robi robotę i skoczek staje się niewidzialny. Tylko najpierw musicie odpalić skocznię, a dopiero później wpisać kod. Bo zanim jak to wpiszecie w menu, będąc w DSJ-cie, to wam się żadna skocznia nie wczyta. To tak, taki disclaimer. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich moich wspierających i pozdrówmy dzisiaj od góry. Ponownie dołączył do nas PSDAdamos3489 oraz Kace Kondzio. Oraz na nowo dołączył do nas Jaso Paso. A teraz polećmy z resztą wspierających. Pozdrawiam Dawid Ramuś, Werden, Filip Try, Oskar Lipski, Chyba Gramy, Igor CL, Remanigiusz, Marcinek K3, Lucky Games, MKS Jobal 9, Oliver Posto, Strugiński, Awejesz, Kubik, Swinot 577, Kacper Zieliński, Tinkis, Masno, DJ Greg, Paweł Turek. A jeszcze chwila dla sponsora i lecimy. A czy znacie już partnera dzisiejszego odcinka? Jeżeli nie, to śpieszę z pomocą. Eneba.com to nowy, rozwijający się rynek gier, na którym kupisz ponad 10 tysięcy produktów i możesz poszerzyć swoją kolekcję gier, a także kupić karty podarunkowe za niewielkie pieniądze. I do tego bezpiecznie, a to wszystko dzięki systemowi Trustpilot. Eneba zapewni najgorętsze na rynku promocje, a do tego oferuje całodobowe wsparcie supportu, który wyjaśni ci każdą kwestię w sprawie zakupu gierek. Mam także coś dla was. Każdy, kto zarejestruje się na Enebie poprzez mój link podany w opisie, otrzyma darmowe 1 euro przy zamówieniu powyżej 10 euro. A dodatkowo z kodem Szymci możecie otrzymać 3% zniżki na każde zamówienie. Linki w opisie. Zapraszam. Wszystkie informacje dotyczące dzisiejszego sponsora macie w opisie, a tymczasem przejdźmy już do gry. Okej, a więc witam was w moim trochę zbugowanym DSJ-cie po wpisaniu tego kodu. Standardowo wytłumaczę wam na początku zasady tej serii, znowu wyglądam jak idiota. Jako iż, że dlategoż, ponieważ jest to wersja 1.8.0, to nie poskaczemy sobie tutaj na boty z customami. Ja zaraz pójdę usunąć moich zawodników, żebym nie skakał jako zarejestrowany gracz na tym, bo no jest to jednak grzebanie w kodzie, więc sobie poskaczemy jako domyślny gracz dzisiaj, żeby się rekordy nie wysłały nigdzie. Chociaż no, żadnego rekordu to ja nie uskoczę raczej. Poskaczemy sobie chwilę na skoczniach koskelowych na boty oraz pójdziemy sobie poskakać tak już for fun na treningu na skocznie customowe, więc idę zgrać szybko jakąś paczkę i zaraz do was wracam. Chodźmy na coś koskelowego. Weźmy sobie małe biszo, bo to jest bardzo, bardzo dobra skocznia na takie coś. Pójdźmy sobie wielkościowo, może pójdźmy choć później na willach. Lachti, bo lachti jest fajne. Kulm musi być, bo kulm jest super. I na końcu planica. Na tych 5 skoczniach dzisiaj będziemy sobie rywalizować. Dajmy sobie KO tu i tu na przykład, żeby nie było tak prosto mi. Oczywiście poziom botów idzie na minus 1000, wy tego nie widzicie, bo to wszystko jest pokręcone w tym momencie. 20 miliardów myszek mam na ekranie, ale kto by się tym przejmował? Pierwsza skocznia i od razu sobie na niej odpadniemy. Ja nie wiem, czy sobie nie przybliżyć kamery trochę, bo wiecie jak to będzie wyglądać, jak ja dzisiaj skaczę, nie? Albo sobie zostawię taką mniej więcej. Ten film będzie miał dużo sensu, ponieważ ja skaczę ultra daleko. Dobra. Oficjalnie zostałem wyhendożony jeszcze raz. Dobra, wylosował się małe biszo, przepraszam, byłem 51 na 51. Jedna osoba się tylko nie dostawała. Jeden skoczek i to byłem ja, to było przykre.
Ale widzicie, przynajmniej wam pokazuję, nie ustawiam tutaj nic. To wszystko jest na żywo, dobra. Ustany skok, jest 63 metry, 63,5 i druga, znaczy pierwsza seria, kwalifikacje żeśmy przeszli. To ten odcinek będzie miał tak wiele sensu, że jak ja dostanę się chociaż raz do drugiej serii, to będzie... Wow. Ja mam jeszcze kilka kodów na 1.8.0, których można by zrobić fajne DSJ challenge, ale to już może na zimę. A teraz pożegnajmy to najbardziej useless challenge'em, jaki chyba zrobiłem w historii tego kanału. Ja nie wiem, jak tu się skacze w tym momencie. Ale to był dobry skok chyba. Co jest? 70 metrów! Byleby w drugie nie zepsuć. Ogólnie, jeżeli chcecie się pobawić kiedyś, to sobie polecam ściągnąć 1.8.0 na nowo, zainstalować, ustawić sobie to i się pobawić w treningu czy coś. No w sumie i tak na 1.8 już nie wejdziecie ani na online, ani na Puchar Świata i rekordów nie wyślecie, więc grajcie. Na 1.8 już se możecie. Na 1.9 w sumie nie mam tych kodów jeszcze. A pewnie gdzieś jest ukryty. No jesteśmy pierwsi po pierwszej serii. Dobra, no nie możemy się skompromitować. Full focus. Nie wiem... Jak... Ustałem to. 72 metry. Wygraliśmy to. Jezu. Wygraliśmy to. Wygraliśmy skacząc bez skoczka. Dobra, planica. Tutaj w kwalifikacjach nie odpadnę, bo tu jest jeszcze duże Q. Więc no w sumie git, że przynajmniej mam kwali. A tu mogę być ostatni. Tu mogę być 51 na 51. Coś tak czuję. Ja nie umiem skakać i byłbym 51, jestem 51, 102 metry. O, nawet Niko Kytosaho się przeze mnie nie dostał, wybacz mi Niko. O nie, będę skakał z pierwszym, bo przecież się ten... O Jezu, ja kontra Misia Alhaibe, który na planicy jest koksem. Fuk. Jest pięknie przejechany próg. O, Hajbek 143, a 99. Super, dziękuję. Ale dalej jestem czwarty, no i super kulm jeszcze. A przynajmniej mam kwali. Przynajmniej dwa skoki tutaj oddamy. Dwa skoki dzisiaj na kulm oddamy. Naprawdę, to co ja mam w głowie. Ja już naprawdę myślałem, że w DSJ-cie zrobiłem wszystko. Ja skaczę, nie wiem. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy ja skaczę za pasywnie, czy ja skaczę za agresywnie, bo ja nurkuję w którymś momencie i nie wiem. Polećmy może trochę agresywniej teraz. Ja spróbuję coś sobie przypomnieć z tej pamięci myślowej to ja nie mam. Z pamięci mięśniowej, którą mam skacząc codziennie w DSJ, a może coś pamiętam, jak się w to skakało, na pamięć. Zdecydowanie nie pamiętam. Nie wiem dalej, jakim cudem ja wygrałem jeden konkurs. Dobra, Villach, mała skocznia, ale i tak duża, jak na realia tego, jak dzisiaj skaczemy. Może chociaż teraz. Dobrze leci. Dobra, to był w miarę dobry skok. Na końcu coś mnie chyba zniosło. 73 metry i byłbym 46 na 50. Super przepowiednia na pierwszą serię. Ja kontra David Kubacki. Dawid Kubacki kontra ja. W ogóle mnie nie posądzicie mnie teraz o gibona, bo nie wiecie, czy go robię, czy nie. I nawet nie wiem, czy ustałem. Ustałem, ale no nie piętnastki, już jestem 34. GG, może chodźcie na małe skocznie. Ja myślę, że już żeśmy się wystarczająco skompromitowali. W ogóle to ten DSJ jest zaraz tak ogólnie zepsuty. Wcale nie dałem plus 40 belek, żeby polecieć jakkolwiek. No to trening, to mogę. Kto mnie zabroni? Ja jestem cały czas dobrej myśli. Dobra, złapałem pozycję. W miarę udało mi się to utrzymać. To prawda, mam plus 83 belki. Dobra. W ogóle te skocznie wyglądają, jakby rok w Rosji spędziły. Ale co, ja się znam na tym. Ja się nie znam. F3 to jest taktyka na życie. Dobra, ja latam z F3. 95 metrów na Villach. Może F3 to jest taktyka na te skocznie. Może F2 nie jest moją kamerą na skakanie bez skoczka. Wiatr w ogóle jest taki nie najgorszy. Może F3 to jest taktyka na te skocznie. Mamy coś imitującego wiatr pod narty. I jest w okolicach punktu K. 48 na... Dwóch zawodników żeśmy pokonali, skacząc bez skoczka. Jednak widzialność skoczka jest przydatna, powiem wam. Jeszcze byśmy sobie mogli Black Patcha odpalić, to już byśmy kompletnie ludzie tu latali. Ej, to był ładny skok. 72 metry. Dobra, czyli ja ciągnąłem myszką za bardzo, bo teraz przeciągnąłem mniej i wszystko zagrało. Czyli no może drugi konkurs, chociaż dzisiaj wygramy, nie? Dupa!
I... daleko! 74 metry! 10 punktów przewagi nad drugim Dominikiem Peterem. Essa! Teraz pewnie się wywalę, ale kto się tym przejmuje? Ja nie. Krócej! I nie ustałem tego! Kurde, dobra, mam w dupie te skocznie, bo bym to wygrał. Idę na kastomy. Skakanie tutaj nie ma żadnego sensu w realu. A skakanie tym bardziej nie ma tu sensu bez skoczka. Więc ja po prostu chcę mieć to z głowy. Dziękuję, idziemy dalej. Jesteśmy na planicy i mamy trochę wyższą belkę niż w normalnym życiu. Tak, plus 20 tych belek. Tak, żeby się dało skakać. Bardzo daleko i tak mi to pomogło. Dobra, mniej więcej mam technikę. No teraz przeleciałem już te skocznie, 257 metrów. Może nie skaczmy aż z tak wielkiej belki, dajmy sobie belkę, nie wiem, plus 2-3 może. I zobaczmy, ile skoczymy z lekką pomocą. Ej, no będzie za punkt K! Ej, no będzie za punkt HS! No, 246 metrów! No to skoro na tym customie skoczyłem z lekką pomocą za HS, to może w końcu uskoczy coś na koskelowych. Tak, zakończmy ten film fatalnie. Już ten film i tak nie ma sensu, to niech ten film jeszcze straci ten sens bardziej. I ostatni skok, jeden jedyny, tutaj. Jeden skok tu... Może dwa skoki. Ale było 200 metrów, wow, nie? Teraz tylko HS przesunę tutaj na metr 150 i będę skakał 50 za HS. Challenge uważam za zaliczony połowicznie, w sensie no skakałem na tym, jednak moje umiejętności skakania na właśnie... W takich ustawieniach kończą się na 200 metrze na bikcu. W trakcie skoku się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Wpadajcie jeszcze raz do opisu, żeby zobaczyć ofertę dzisiejszego sponsora. A tymczasem ja się z wami żegnam. No, może po tym skoku. Dobra, to będzie chyba najdalej z dzisiejszych skoków. Tutaj prawie do pierwszego numerka. Super, do widzenia, piona, no i cześć. Sorry, ten film nie miał sensu.